Witam Was bardzo serdecznie. Piękne, słoneczne popołudnie w południowej części Londynu. No i przy tej okazji już niedługo, w przyszłym tygodniu, wejdziemy w bardzo gorące klimaty, bardziej saharyjskie, afrykańskie i ekstremalne zarazem, a mianowicie będziemy gościć na naszej antenie byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej, o której będziemy rozmawiać na naszej antenie. Będziemy chcieli porozmawiać, jak wygląda rekrutacja do tych francuskich sił zbrojnych, jak wygląda sam proces rekrutacyjny, także jak wygląda codzienne życie takiego rekruta, no i jak wygląda później życie po odbytej służbie w Legii Cudzoziemskiej. A więc porozmawiamy o tych traumatycznych, ale także o tych ciekawych niekiedy sytuacjach, które mają miejsce w życiu żołnierza Legii Cudzoziemskiej. Kiedyś bardzo często wielu młodych ludzi, nie widząc perspektyw w Polsce, a szczególnie w czasach komunizmu, no właśnie zaciągali się do tej armii. Wiadomo, byli wtedy uważani za, jak żołnierze wyklęci, za osoby wyklęte w środowisku i w społeczeństwie polskim. Nie mieli prawa powrotu do Polski, jeżeli by powrócili, groziła im kara więzienia. No i ci ludzie zaciągali się właśnie do Legii Cudzoziemskiej, otrzymywali później również obywatelstwo francuskie. No i po kilku latach otrzymywali również emeryturę, bardzo wysoką emeryturę. No, wiadomo, są zawsze plusy i minusy podjętych takich, a nie innych decyzji. Dzisiaj można to legalnie zrobić, można zgłosić się do różnych ośrodków, biur, które rekrutują do Legii Cudzoziemskiej, między innymi taki jest pod Paryżem. Więc jak sami widzicie, Legia Cudzoziemska nie jest taka straszna, jak kiedyś no, można było ponieść dwojako konsekwencje. Dlatego zapraszamy już na wywiad przyszły czwartek goście Fox Radio FM, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, który zagości na naszej antenie, a więc będzie ekstrema, będzie gorąco, ponieważ z nadsaharyjskiej, można powiedzieć, nadsaharyjskiego klimatu będziemy w dorzeczach Nilu, w dorzeczach właśnie tych ekstremalnych podbojów każdego rekruta, każdego, który wiadomo działa w Legii Cudzoziemskiej. No cóż, no to tyle z mojej strony takiej zapowiedzi o przyszłych gościach. Jutro zapraszamy na Urbex History. To też, można powiedzieć, ekstrema eksploracja 2 w jednym, gdzie chłopaki z Urbex History, nie był im straszny Czarnobyl, nie była straszna im Fukushima, a więc miejsca do dzisiaj skażone radioaktywnym, można powiedzieć, pyłem tamtych czasów. A więc możecie już dzisiaj, zapraszam na ten jutrzejszy o godzinie 7 w premierach wywiad właśnie z chłopakami z Urbex History. Także zalecamy Wam też, polecamy książki o Fukushimie, a więc najnowsza produkcja chłopaków, którzy eksplorują nie tylko tak ekstremalne miejsca w Europie czy na świecie, ale również polskie wspaniałe miejsca, w których historia zatrzymała się w czasach, w których no, w pewnym aspekcie zostały zaproszone pewne projekty, pewne plany. Więc zapraszamy Was już bardzo serdecznie w przyszły czwartek, a więc były żołnierz Legii Cudzoziemskiej i w ten czwartek, czyli pojutrze, wywiad z chłopakami z Urbex History. A więc zapraszam Fox Radio FM, czyli Independent Radio Station. From United Kingdom, from South London, from tak, for Polish people, for everyone, everywhere. Dlatego prosimy Was o to, abyście nas subskrybowali, wspierali finansowo, jeżeli macie taką potrzebę. No i cóż, z tej ponurej Anglii, jak zawsze smutnej, ciemnej, pozdrawiam i zapraszam do oglądania naszej audycji.